Muzyczna Jedynka i witam gościa, pan Marek Bartkowicz. Dzień dobry. Piwnica na Wójtowskiej. To jest staromiejski dom kultury, miejsce niegdyś kultowe. Potem tak długo dosyć było cicho. Bardzo było cicho, ponieważ piwnica nie działała. No właśnie. Przez 12 lat właściwie. Aż tyle? Tak, no bo już pan Ostromęcki, założyciel piwnicy, był w podeszłym wieku. Bardzo związany wieku. Z Polskim Radiem zresztą, Ryszard Ostromęcki. Tak, tak. Jest. I no niestety odszedł już od nas tuż przed otwarciem przez Staromiejski Dom Kultury piwnicy na Wójtowskiej, jako swojej filii. No i obecnie staramy się kultywować tradycję tego miejsca, to znaczy pan Ostromęcki chciałby, piwnica nadal była miejscem, gdzie kultura ma się dobrze. I właściwie to już będzie tak gdzieś 3,5 roku, jak funkcjonujemy tam. I jak pan szefuje mamy się dobrze. Piwnicy, tak? No, jestem kierownikiem piwnicy na Wójtowskiej. No właśnie. Byłam kiedyś u was na świetnym koncercie Moniki Węgiel z Januszem Bogackim. Piaf w repertuarze Edith Piaf. I właśnie tak sobie myślałam, że czemu tak rzadko słyszymy, że coś się dzieje w piwnicy na Wójtowskiej. To było chyba rok temu albo dawniej. Trochę dawniej, ale no dobrze. Postaram się bywać częściej. Tak, no właściwie no dużo się dzieje i w tym roku naprawdę działo się bardzo dużo. Udało mi się zaszczepić w piwnicy na Wójtowskiej również widownię taką stricte teatralną, bo było to miejsce zupełnie nowe pod tym względem i ja również nie miałem widowni na teatr. Obecnie już teatr ma się świetnie, ale przyszedłem tu dzisiaj z konkretnego powodu, ponieważ piwnica na Wójtowskiej i scena piętro wyżej, która funkcjonuje w Staromiejskim Domu Kultury, teraz już w piwnicy na Wójtowskiej, to nie tylko scena, czasem również wydawnictwo. To znaczy zdarzyło nam się wydać już dwie płyty. Jest trzecia płyta pod tytułem Aniołowo koło Darwinowa, gdyż taki program autorski trzech autorów, jednej autorki, dwóch autorów, powstał kiedyś w Staromiejskim Domu Kultury. Jest od zawsze grany w piwnicy, od kiedy jesteśmy w piwnicy. I udało się wydać płytę z tym koncertowym materiałem. Basia Stępniak-Wilka, Andrzej Ozga i mówiący do państwa Marek Bartkowicz śpiewają przede wszystkim swoje autorskie rzeczy. Czasem powiedzą jakiś wiersz. Czasem zacytują Andrzeja Bursę, Andrzeja Waligórskiego. Na końcu pojawia się jedna piosenka Wysockiego. A tak to nasze autorskie rzeczy. I Aniołowo koło Darwinowa. Wiadomo dużo o Bogu, dużo bardzo o aniołach. Jedna rzecz o diable. No ale skoro jest w tytule Darwinowo, to też poświęcamy odrobinę czasu tej szalonej teorii Karola Darwina. I to wszystko 16 i 17 stycznia, tak? Godzina 19. I 17 stycznia w sobotę i w niedzielę. I jeszcze pachnąca tłoczeniem płyta Aniołowo koło Darwinowa. Pierwszy raz będzie można ją kupić właśnie po koncercie. Świeżynka, także zapraszamy wszystkich. A to trzeba się chyba spieszyć, bo tam jest bardzo mało, to jest bardzo mało. Chciałoby się powiedzieć, że to jest piwniczka na Wójtowskiej. Ile tam ma pan miejsc? Bardzo mało. 60. No właśnie, więc to jest naprawdę urocze, kameralne pani. Koncerty to będą. No oczywiście kameralne, dlatego robimy dwa koncerty. A może będzie trzeba więcej ich zrobić, tego życzę. No, gramy to już od jakiegoś czasu. Zawsze przy okazji, zawsze w styczniu, dlatego że to echo świąt jeszcze gdzieś tam w nas siedzi, jest karnawał, ale już zapominamy o tym, że tak byliśmy przez chwilę uduchowieni. My tutaj lawirujemy pomiędzy uduchowieniem, żartem, a złośliwością, ale staramy się, by to był żart, który wywołuje uśmiech, broń Boże, nie rechot. Marek Bartkowicz zaprasza na koncerty do piwnicy na Wójtowskiej 16 i 17 stycznia, godzina 19. Dziękujemy bardzo. Serdecznie zapraszam. Dziękuję.